W średniowieczu punktem odniesienia dla artystów i twórców był Bóg i wiara. Pod koniec XIV wieku we Włoszech zaczął kształtować się nowy prąd ideowy, w którym twórcy jako punkt centralny upatrywali człowieka. Ten sposób postrzegania świata określano mianem humanizmu, a jego zwolenników humanistami. Ich hasłem było pochodzące ze starożytności motto „Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce”. Oznaczało to, że akceptują oni człowieka ze wszystkimi jego wadami i zaletami. Humanizm swoje korzenie ma w starożytności. Włoscy artyści chętnie czerpali z dorobku tej epoki. Na nowo studiowano dzieła antycznych filozofów, w architekturze i w rzeźbie wzorowano się na dziełach powstałych w starożytności. Nie oznaczało to oczywiście odejścia od chrześcijaństwa. Człowiek, stworzony na podobieństwo Boga, był istotą godną uwagi i zachwytu. Ze względu na powrót do wzorców kultury antycznej, nową epokę określono mianem renesansu, co oznacza odrodzenie. W nowej epoce szczególnie ceniono ludzi, którzy w swojej działalności nie ograniczali się do jednej dziedziny wiedzy czy sztuki. Do najwybitniejszych przedstawicieli epoki należał Włoch Leonardo da Vinci, który był malarzem, rzeźbiarzem i wynalazcą, zajmował się również poezją, filozofią i anatomią, a w każdej z tych dziedzin posiadał wybitne osiągnięcia. Szczególne miejsce wśród myślicieli odrodzenia zajmuje Erasm z Rotterdamu, wybitny filozof i pisarz, który głosił, że człowiek jest z natury dobry, a wszelkie zło pochodzi z niewiedzy. W gronie wybitnych postaci renesansu znajduje się również polski naukowiec Mikołaj Kopernik, który udowodnił, że to Ziemia kręci się wokół Słońca. Współcześnie, gdy mówimy o kimś, że jest człowiekiem renesansu, to mamy na myśli osobę o wszechstronnej wiedzy i rozległych umiejętnościach. W epoce renesansu wynaleziono w Europie dróg. Około 1445 roku niemiecki rzemieślnik Jan Gutenberg opracował metodę druku za pomocą ruchomych czcionek. Do tego momentu kolejne egzemplarze danej książki powstawały poprzez jej ręczne przepisanie. Wynalazek druku znacznie przyspieszył proces powstawania książek, przyczyniając się do spadków ich cen, a w związku z tym znacznego upowszechnienia.